Dzisiaj w ramach naszego kanału podejmę się zadania, którego jeszcze nie robiłem w formie wideo, czyli test rakiet do skór. Zacznę może od tego, że nie jest to odcinek sponsorowany. Rakiety dostaliśmy do testów niejako wypożyczone. Do testów dostałem 4 rakiety marki Head. Są to rakiety z modeli Speed 2023. Marka Head ma takie topowe swoje rakiety, nazywa je Speed i to są właśnie modele, które wchodzą właśnie na rynek na sezon 2023-2024. Rakiety mam 4, ponieważ są to 4 linie tych rakiet. Linie różnią się balansem, czyli wyważeniem rakiety. W ramach każdej linii można wybrać sobie rakietę o różnej wadze ramy, znamionowej wadze ramy. Myślę, że większość materiałów na temat tej rakiet to jest materiał wizualny i będziecie mogli sobie pooglądać w postaci zdjęć, które lecą w tle. Natomiast cóż można powiedzieć o tych rakietach? Kształt jaki jest, to każdy widzi, że to są łezki, tutaj nie ma dużo co mówić. Powierzchnia główki wszystkich tych rakiet to 500 cm2, oczywiście wykonane z grafenu. Balans jest różny dla różnych serii rakiet. Waga zależy od tego, jaką sobie wybierzemy. Na rakietach, poza informacjami o tych, których powiedziałem, znajdziemy jeszcze sugerowaną siłę naciągu. I chyba na wszystkich ona jest 11-13 kg, ale o tym jeszcze będę mówił. No i na koniec mamy informację, że wyprodukowano w Chinach. Jeżeli chodzi o wagę tych rakiet, to jest ciekawa sprawa, bo wziąłem dwa modele, które są opisane jako 120 gram, czyli wagę ramy mamy 120 gram. Zdaje się, że mają te same naciągi, bo to wyglądają na naciągi firmowe, więc wszystkie 4 rakiety chyba mają ten sam naciąg i te same owiki. No i moja waga pokazała, ważeń robiłem kilka, żeby zrobić jakąś, wyciągnąć średnią, więc waga pokazała, że rakieta z sygnaturą Polkol waży 148 gramów uzbrojona, natomiast rakieta Speed 120 z balansem na silnie na główkę waży 154 gramy, więc mamy 6 gram różnicy. Czy to dużo, czy to mało? Ocencie sami, natomiast teoretycznie powinny one ważyć mniej więcej tyle samo. Jeżeli chodzi o walory wizualne, no każdy musi ocenić, co mu się podoba, jak na rakiety patrzy. Kształt główki mają mniej więcej ten sam, albo powiedzmy nawet, że taki sam dokładnością do mojego oka, dużych różnic nie widzę. Różnice natomiast są w malowaniu. Jedna rakieta jest matowa i to jest ta, która jest cała czarna. Pozostałe rakiety mają błyszczące jarzmo i trzonek, czyli tą część od jarzma do owiki. I to jest o tyle problematyczne, że ciężko temu zdjęcia robić, bo się robi dużo refleksów i nie mam sprzętu odpowiedniego, który pozwoliłby mi to ładnie naświetlić i ładnie zdjęcia zrobić. Najbardziej mi się podobała ta czarno-grafitowa. To jest jeszcze fajne w tych rakietach, w konstrukcji tych ram, to że dostajemy je z czarnymi zderzakami. I to chyba tyle, ile można powiedzieć na sucho. Teraz przejdźmy do tego, jak rakiety zachowywały się na korcie, czyli idziemy z nimi na kort. Ja w pierwszej kolejności wybrałem rakietę Speed 120, tą sygnowaną przez Polkol, bo wydawało mi się, że powinna być ona podobna do rakiet, którymi grałem teraz. One też były, chociaż innej marki, innego producenta, też były sygnowane przez Pola, więc zakładam, że częściowo były robione pod jego styl gry, pod tę grę. Natomiast po chwili na korcie okazało się, że ta rakieta zupełnie mi nie leży. Nie potrafię się do niej przyzwyczaić, nie potrafię jej wyczuć. I pograłem ją chwilę, żeby móc coś o niej opowiedzieć. No i też wydawała mi się bardziej naturalna. Natomiast okazała się w moim przypadku niewdzięczną rakietą, właśnie w sensie takim, że nie było między nami chemii, nie umiałem jej wyczuć, nie umiałem kontroli nad piłką. Nie umiałem wygenerować odpowiedniej wagi, odpowiedniej mocy uderzenia. Wypróbowałem pozostałe rakiety i te 135. A, bo jeszcze ważna informacja. Miałem dwie rakiety 120 gram i dwie 135. Te 135 miały trochę więcej energii, wiadomo, cięższa rakieta, więc łatwiej wygenerować troszkę więcej energii. Natomiast mi te rakiety nie leżą, te ciężkie, mam za wolną rękę, za wolny swing,
żeby dobrze nimi władać, dobrze nimi operować. I też mi nie przepadły, ale to jest kwestia indywidualna, tu nie ma się co sugerować moją opinią. Każdy z was zapewne ma inny styl gry. Koledzy, którzy byli na korcie, dotykali tych rakiet, oglądali i próbowali, to bez mała każdy wybrałby inną, każdemu inna spasowała. Co ciekawe, mi najbardziej spasowała rakieta zupełnie ta czarno-grafitowa. Ona ma wagę 120 gram, ale balans ma mocno na główkę. Balans jest tutaj HH zaznaczony, czyli najbardziej na główkę. Dla mnie wydawało się, że zupełnie nietypowe. Tak jak mówiłem, wolna ręka, problemy z nadgarstkiem powodują, że jak jest balans na środku, gra mi się najlepiej, przynajmniej zawsze tak do tej pory było i z rakietami innych marek. A tutaj się okazuje, że najlepiej mi się grało właśnie tą rakietą z balansem mocno na główkę. Jeżeli chodzi o same wrażenia z grania, no to jest ok. Nie było żadnych drgań. Wydaje mi się, że nie zawsze miałem taką kontrolę, jakbym chciał. Jeżeli chodzi o wygenerowanie energii uderzenia, to jest nieźle. Wydaje mi się, że te rakiety mają całkiem spory sweet spot i całkiem sporo wybaczają. Natomiast problem jest taki, że one mają naciąg firmowy, który, mówię od razu wszystkim, będzie trzeba wymienić. To jest gruba żyłka, która jest naprawdę niefajna do grania. Dużo przyjemności z gry, dużo na temat tych rakiet nie można powiedzieć ze względu na te słabe naciągi. Może kiedyś będzie okazja wypróbować jeszcze taką rakietę ze zmienionym naciągiem, dopasowanym pod siebie i wtedy powiedzieć coś więcej. W tej chwili ten naciąg jest bardzo sztywny, bardzo nie chce współpracować i też jest chyba naciągnięty z maksymalną siłą tych 13 kg. Druga rzecz, która przeszkadzała, ale to jest łatwe do zrobienia i naprawienia, to jest owijka. Brakuje mi dodatkowej owijki zewnętrznej. Jak dłoń się spłociła, to ta owijka bazowa przestawała dobrze leżeć w dłonie. No wiadomo, pot spływa na owijkę, zaczyna rakieta trochę latać. Przy moim fatalnym uchwycie robi to znaczenie. No ale to nie jest problem, bo owijkę zewnętrzną możesz sobie szybciutko samemu naciągnąć. Natomiast kupując te rakiety, trzeba pamiętać o wymianie naciągu. I gdybym zmienił naciąg, gdybym wymienił owijkę, to ta rakieta Head 120 z balansem na główkę byłaby czymś, czym by mi się przyjemnie grało, tak mi się wydaje. Więc podsumowując, nie był to odcinek po to, żeby was do jakichkolwiek rakiet przekonywać. Starałem się wam cokolwiek o nich opowiedzieć. Walory wizualne każdy musi ocenić sam, co mu się podoba. Na korcie zachowują się przyzwoicie. Jeśli dobierzecie rakietę do swoich możliwości, potrzeb, wymienicie naciąg, założycie owijkę tak jak wam pasuje, powinniście mieć z tego radość. Tylko są to topowe rakiety na nowy sezon, więc liczyć trzeba się ze sporym wydatkiem. Cen wam nie powiem, bo w każdym sklepie mogą być inne, mogą się pojawiać promocje, więc nie chcę, żeby to się mocno doaktualizowało. Proszę dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich materiałów, czy o czymś zapomniałem, coś pominąłem, byście chcieli przy okazji takich testów coś jeszcze usłyszeć o rakietach. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i do następnego. Powodzenia na kortach.